Pamiętacie ten samochód wystrzelony przez Ilona Muska w kosmos? Trzy Tesla Roadster odnaleziono właśnie po 13 latach w istnej kapsule czasowej. Model ten był pierwszym wyprodukowanym autem przez Tesla. Z projektu na bazie Lotusa Elise powstało zaledwie 2450 egzemplarzy, jednak trzy z nich gdzieś po drodze się zawieruszyły. Niespodziewanego odkrycia dokonał właściciel jednego z centrów logistycznych w Chinach, chcący zrobić porządek z nieopłacanymi przez 13 lat kontenerami. W 2010 roku pewien klient z Chin miał zakupić trzy nowe Tesle, które zostały do niego wysłane, ale od tej pory nie było z nim już żadnego kontaktu. Wówczas cena zaczynała się od 109 tysięcy dolarów, jednak dziś na licytacji za te trzy modele wygrywa aktualnie kwota 750 tysięcy dolarów. Tylko problem tkwi w tym, że nie wiadomo, czy po tylu latach te elektryki będą w stanie w ogóle odpalić.